Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o koszyku, który ma podstawę w formie kwadratu. Wiem, że czekałyście na ten filmik. Wiele osób mnie prosiło, żebym taki filmik nagrała. Chciałabym Wam pokazać, jak zrobić podstawę tego koszyka w formie kwadratu oraz jak wyjść z dna na ścianki, żeby to przejście było takie ładne i estetyczne. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko ładnie wytłumaczyć i że sobie z tym koszykiem poradzicie. Do zrobienia tego koszyka będziemy potrzebowały sznurek bawełniany o grubości 5 mm, szydełko o grubości 8 mm, 4 markery oraz nożyczki i oczywiście grubą igłę bądź szydełko do tego, żeby powciągać już na koniec sznurki. To może przejdźmy do robienia koszyka. Zaczynamy od magicznej pętelki. I w sumie tutaj musimy zacząć od 8 półsłupków. Pierwsze dwa oczka będą naszym pierwszym półsłupkiem. To jest pierwszy półsłupek, to jeszcze 7. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. Zaciągamy sobie kółeczko i w następnym okrążeniu ponownie zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka, traktując go, nie zapominajcie, jako pierwszy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka i w następnym oczku zrobimy trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. I środkowy półsłupek zaznaczymy sobie markerem. W następnym oczku jeden półsłupek, w kolejnym oczku trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. Ponownie to środkowe oczko zaznaczamy sobie markerem. W kolejnym oczku robimy jeden półsłupek. W następnym oczku robimy trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy półsłupki. Środkowe oczko zaznaczamy sobie markerem. W kolejnym oczku robimy jeden półsłupek. Jeden. I w kolejnym oczku robimy trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. Środkowe oczko zaznaczamy sobie czwartym, ostatnim markerem i zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. Drugie okrążenie mamy za sobą. W kolejnym robimy dwa oczka łańcuszka. W następne oczko robimy jeden półsłupek. A w oczku, w którym jest marker, robimy trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. Ponownie sobie zaznaczamy. I tutaj robimy, tu jest nasze środkowe oczko, to tutaj robimy jeden półsłupek, jeden półsłupek i jeden półsłupek. Raz, dwa i trzy. Wyciągamy marker, robimy trzy półsłupki, wkładamy marker z powrotem w środkowe oczko i w trzech kolejnych oczkach robimy po jednym półsłupku. Raz, dwa i trzy. I gdzie jest marker, robimy co?
Robimy 3 półsłupki. Raz, dwa i 3. Marker wkładamy z powrotem i robimy jeden półsłupek, jeden półsłupek, jeden półsłupek. Raz, dwa i 3. Wyciągamy marker, robimy 3 półsłupki, 2 i 3. Marker wkładamy z powrotem w środkowe oczko, w środkowe oczko. I tutaj zrobiłyśmy jeden półsłupek, drugi półsłupek, to w tym oczku robimy jeszcze trzeci półsłupek i zakończamy okrążenie oczkiem ścisłym. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj robimy jeden półsłupek i jeden półsłupek. I drugi półsłupek. I tu, gdzie marker, robimy 3 półsłupki. 2 i 3. Środkowe oczko zaznaczamy sobie z powrotem. I tutaj mamy już jeden półsłupek, drugi półsłupek, trzeci, czwarty i piąty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I w oczku, gdzie był marker, robimy 3 półsłupki. I trzeci. Dla wygody zaznaczamy sobie ponownie markerem i robimy 5 półsłupków. 2, 3, 4 i 5. Marker wyciągamy, robimy 3 półsłupki. 3. Wkładamy marker z powrotem i robimy 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Marker wyciągamy, robimy 3 półsłupki. I dochodzimy do końca okrążenia. Tu miałyśmy jeden półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek. To tutaj robimy czwarty i piąty. Czwarty, piąty i zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. I ładnie dno nam się już kształtuje. Już widać, że jest to kwadrat. Przerobimy jeszcze jedno okrążenie. Czyli mamy pierwszy półsłupek, drugi, trzeci i czwarty półsłupek. Drugi, trzeci i czwarty półsłupek. Marker wyciągamy, robimy 3 półsłupki. 2 i 3 półsłupki. I tutaj robimy w każdej ze ścianek 7 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tu, gdzie jest marker, robimy 3 półsłupki, tak jak wcześniej. Później robimy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Po jednym z kolejnych 3 półsłupki. Ponownie 7 pojedynczych, 3 półsłupki i dochodzimy do końca okrążenia. Tu był nasz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To tutaj musimy zrobić szósty i siódmy, zamknąć okrążenie. Robimy sobie dno do pożądanej wielkości. Zasada, pamiętajmy, jest taka. Zaczynamy od 8 półsłupek,
półsłupków. W następnym okrążeniu, będę mówiła tylko o jednej ściance, w następnym okrążeniu robimy jeden półsłupek, później trzy półsłupki. I tutaj są trzy półsłupki, to jest nasz narożnik. Później robimy w następnym okrążeniu trzy pojedyncze półsłupki. W następnym okrążeniu robimy pięć pojedynczych półsłupków. W następnym okrążeniu robimy 7. Zasada jest taka, że w każdym okrążeniu zwiększamy sobie o 2 półsłupki. Czyli mamy 1, 3, 5, 7. To będziemy miały 9, 11, 13, 15 i tak dalej, i tak dalej. Robimy sobie dno do pożądanej wielkości. Nie wiem jeszcze do jakiego momentu ja dojdę. Ma być to koszyczek niewielki, więc zaczynam robić następną ściankę. Spotkamy się w momencie, kiedy będę przechodziła z dna na ścianki koszyka. Macie już zrobione swoje dna i jeśli tak, to przejdźmy do ścianek. Żeby zrobić teraz ścianki, musimy odwrócić sobie nasze dno jakby do góry nogami, wykonać ponownie dwa oczka łańcuszka. I w tym koszyku chciałabym Wam pokazać inną metodę wyrabiania, przejścia z dna koszyka na ściankę. Metodę taką, w którą będziemy robiły, wbijały się szydełkiem pod tą pętelkę. Ale za tą pętelką jest jeszcze jedna pętelka. I musimy się wbić również pod drugą pętelkę. Czyli teraz mamy na szydełku trzy pętelki. Chwytamy za nitkę i robimy półsłupek. Bo jeśli chciałybyście zrobić inną metodą, metodą półsłupków reliefowych, to musiałybyście zerknąć do filmiku, w którym pokazywałam, jak zrobić koszyk okrągły, bo tam pokazywałam, jak przejść z dna na ścianki koszyka półsłupkami reliefowymi i do tego filmiku macie tutaj link na ekranie. Pamiętajmy też, że już teraz będziemy robiły ścianki koszyka i w ściankach koszyka nie dodajemy oczek na narożnikach. Ja zakończyłam dno na 11 półsłupkach na ściance, czyli mam 4 razy 11, 44 plus 12 w każdym narożniku, to mam 56 półsłupków i 56 półsłupków będę musiała mieć w każdym okrążeniu na ściance. Tak samo policzcie sobie to i pilnujcie tego bardzo, żeby Wam się oczka w każdym okrążeniu zgadzały, bo jeżeli gdzieś się pomylicie, dodacie bądź nie zrobicie jakiegoś półsłupka, to będą ścianki nierówne. Zrobiłyśmy pierwsze dwa oczka łańcuszka i to będzie nasz pierwszy półsłupek. Zrobiłyśmy drugi półsłupek i ponownie musimy wbić się pod pierwszą pętelkę i pod drugą pętelkę. Pod tą drugą pętelkę będzie Wam się troszkę trudno wbijało. Jak nie będziecie mogły, niestety, ale będziecie musiały sobie pomóc paznokciem. Pod tą drugą jest gorzej. I pierwsze okrążenie jest takie, no w sumie najtrudniejsze, bo trzeba się wbijać tam pod te dwie pętelki, ale nie będzie źle. Pod pierwszą pętelkę i pod drugą pętelkę i w ten sposób robimy okrążenie do końca. Spotkamy się na końcu okrążenia. Dojechałyśmy do końca pierwszego okrążenia ścianki. Zamykamy, tak jak wcześniej, oczkiem ścisłym. Moja rada, żeby to nitkę przy tym oczku ścisłym zaciągać, wtedy nie będzie aż to tak bardzo widoczne. I do następnego okrążenia, żeby przejść, ponownie wykonujemy dwa oczka łańcuszka i wbijamy się już normalnie pod dwie nitki i wykonujemy półsłupki. W każdym oczku po jednym półsłupku do końca okrążenia. W każdym oczku
po jednym słupku do końca okrążenia. Musicie sobie zrobić koszyk na pożądaną wysokość i spotykamy się w miejscu, w którym będziemy robiły rączki. Dojechałyśmy do momentu, w którym będziemy wyrabiały uszy. I tutaj w sumie mogłam Wam powiedzieć to w momencie przejścia na ścianki, żebyście jednak zaznaczały sobie to środkowe oczko nadal tym markerem, bo teraz będzie nam łatwiej, kiedy wiemy, gdzie mamy te środkowe oczka, równo rozmieścić sobie uszy. Także nie wyciągajcie tych markerów, zaznaczajcie sobie na ściance tymi markerami nadal te środkowe oczka, będzie nam łatwiej nam to pracę. Musimy dojechać do tej ścianki, bo na tej i na tej będziemy robiły uszy, więc robimy dwa oczka łańcuszka i półsłupki. W miejscu, gdzie jest marker, też musimy zrobić jeszcze półsłupek. I tutaj już mamy ściankę naszego koszyka. Ten marker już sobie możemy w sumie wyciągnąć. I pomiędzy tym markerem a tym markerem mamy mieć, ja mam akurat 13 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. To jest te 11, które miałam na ściankach, plus po jednym z każdego boku. To jest 13 półsłupków. I tak sobie wymyśliłam, że raz, dwa, trzy i na 7 oczek, które zostanie mi się tutaj pomiędzy nimi, zrobię uszy. Więc robię trzy kolejne oczka z półsłupki, raz, dwa i trzy i na 7 półsłupków muszę zrobić 7 oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I później mam raz, dwa, trzy, więc wbijam się w trzecie od końca i robię półsłupek, jeden, drugi i trzeci. Tą ściankę przerabiam całą do końca. Wyciągam marker. Raz, dwa, trzy, tym jeszcze przerabiam półsłupek i tutaj przerabiam trzy półsłupki, raz, dwa i trzy i 7 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i wbijam się w trzeci. Raz, dwa, trzy, w trzeci od końca i pierwszy, drugi i trzeci. Wyciągam marker i dojeżdżam do końca. Dojeżdżam do końca, zamykam oczkiem ścisłym i tutaj przerobimy jeszcze jeden rząd
półsłupków, czyli dwa oczka łańcuszka i jeden rząd półsłupków. Dojeżdżamy do ucha. Tutaj robimy jeszcze jeden półsłupek i tutaj robimy na łańcuszku, który robiłyśmy wcześniej, 7 półsłupków. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 i wbijamy się dojeżdżamy w ten sam sposób dojeżdżamy do końca okrążenia. Jestem na końcu okrążenia i teraz będę robiła ostatnie okrążenie koszyka i ostatnie okrążenie chciałabym zrobić oczkami, samymi oczkami ścisłymi, po to, żeby nadać mu już taki fajny wygląd i żeby usztywnić ten rand koszyka. Żeby zrobić oczka ścisłe, robię jedno oczko łańcuszka i wbijam się pod te dwie pętelki, chwytam za nitkę i od razu przeciągam przez pętelkę, którą mam na szydełku. I tutaj u góry od razu wychodzi nam taki pogrubiony rand. Będzie on sztywniejszy i z tej strony też fajnie widoczny. Czyli wbijamy się pod dwie pętelki, chwytamy za nitkę, za sznurek, przeciągamy przez pętelkę, którą mamy na szydełku. I w ten sposób musimy dojechać do końca okrążenia. Dojechałam do końca rzędu, wbijamy się pod oczko, przeciągamy nitkę i mamy koniec naszej roboty. Ucinamy sobie sznurek, przeciągamy. Ja mam taką grubą igłę. Muszę teraz wciągnąć ten sznurek, żeby był niewidoczny. Ukryć go. Ten sznurek ze środka, który mieliśmy w środku, też musimy jakoś sobie jeszcze tutaj wpleść. Żeby nam się nie wyciągnął, bo one, magiczna pętelka ma to do siebie, że lubi się czasami rozplątać. Mamy koniec naszej roboty. Mam nadzieję, że udało mi się wszystko krok po kroku pokazać i wytłumaczyć, że z moją pomocą dacie radę i zrobicie taki koszyk. Będzie mi niezmiernie miło, jak dacie znać w komentarzu i napiszecie, że sobie poradziłyście. Jeśli podobał Wam się filmik, to zapraszam do to jest jednak trudne słowo, do zasubskrybowania mojego kanału oraz do zalajkowania filmiku. Do usłyszenia w następnym filmiku. Pa, pa!